Zanim zaczniemy, łapcie artę od Janka. Art rysowany w Paincie. Wiadomo, że nie jest wybitny, ale takiego jeszcze nie było. I to się chwali. Bardzo dziękuję i przechodzimy do filmu. Behemot. Nie. Nie chodzi mi o ten wszystkim nam znany zespół. Chodzi o jedno z zapomnianych przez Boga jego własnych dzieł. O istotę tak dziwną, iż nie mogła ujrzeć światła dziennego. Mówię o Behemocie, najpotężniejszej demonicznej bestii. Nie zostało oficjalnie wyjaśnione, po co Stwórca stworzył Behemota. Wiadomo jednak, iż miało to miejsce już w trakcie tworzenia świata. Także Behemot starszy jest niż cała ludzka rasa. Istnieje prawdopodobieństwo, że był on pierwszym zwierzęciem. Ludzie, spekulując na temat jego wyglądu, dzielą się. Lecz łącząc teorie, spekulacje i przemyślenia, Behemot był zlepkiem absolutnie wszystkich zwierząt świata, posiadając również cechy człowieka. Jednak dominującymi były cechy słonia oraz hipopotama. Stąd właśnie wzięło się imię Behemot. Nie znamy również dokładnego wzrostu monstrum, jednak wiadomo, iż był on wręcz gargantuiczny. Posiadał rozmiary przewyższające ludzką wyobraźnię na temat rozmiaru żywej istoty. Istnieje również wniosek, że tak jak zlepione ze wszystkich gatunków zwierząt, posiadał on rozmiary pojedynczego przedstawiciela każdej istoty w jednym miejscu. Sami wyobraźcie sobie ogrom czegoś takiego. W czasach średniowiecza kapłani potrzebowali dawnych i potężnie brzmiących imion, by nadać je demonom. Stąd właśnie wzięło się imię Baphomet, jeden z potężnych demonów, do dziś mylnie utożsamiany właśnie z istotą Behemota. Nie ma to jednak za wiele wspólnego. Behemot nie jest demonem, a prastarą istotą, boskim tworem ukrytym przed wzrokiem świata. Nikt poza samym Bogiem nie może zabić Behemota. Jego skóra nie może zostać przebita absolutnie niczym, zaś każdy jego cios zamorduje kogokolwiek, kto odważy się podnieść na niego rękę. Jedynym sposobem, by zniszczyć owe stworzenie, jest odebrać mu życie, nie raniąc go. W wielu historiach Behemot ukazywany jest jako istota potrafiąca zmieniać swój wygląd. W Mistrzu i Małgorzacie pojawia się on nawet pod postacią czarnego kota. Brzmi ciekawie, prawda? Tymczasem mówił do was kot. Teraz zwijam się w kłębek. I życzę wam wszystkim miłego wieczoru.